Rosjanie zrobili czystkę we wsi. Znaleziono masowy grób we wsi Buzowa. Rosjanie zabili kilkudziesięciu cywilów. We wsi Buzowa pod Kijowem odnaleziono masowy grób z ciałami cywilów zabitych przez rosyjskich żołnierzy, podał doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczynko, cytowany w poniedziałek przez agencję Ukrinform. Wojska okupacyjne zabiły co najmniej 50 mieszkańców wsi. Na wyzwolonych terytoriach obwodu kijowskiego wciąż odnajdywane są dowody na okrucieństwa raszystów Rosjan, RET, wobec ludności cywilnej, napisał Heraszczynko na telegramie. Naoczni świadkowie przekazali, że w pobliżu masowego grobu w Buzowej stoi samochód, w którym spalono żywcem 17-latka, a kobieta, która też się w nim znajdowała, nie ma połowy głowy, przekazał doradca szefa MSW. Morderstwa cywilów pod Kijowem. Według lokalnych władz co najmniej 50 mieszkańców wsi zostało zamordowanych przez okupantów. O odkryciu masowego grobu z ciałami cywilów we wsi Buzowa informuje też brytyjski wywiad. Ukraińska prokurator generalna Iryna Wenediktowa przekazała w niedzielę, że w obwodzie kijowskim znaleziono jak dotąd ciała 1222 cywilów zabitych przez rosyjskich najeźdźców.